Elo, Delta UB. Jeszcze raz. Proszę, więcej dobrych rzeczy od dobrych ludzi. O! Nie mogę znaleźć. Nie, szukam rzeczy dookoła, żeby pokazać świetność tego, co tu się pokazuje, ale chyba nie ma. O, pokażę wam. On wam nie pokaże. Nieważne, widzieliście, fajne rzeczy, dobre, są tutaj, bo są fajne. Back at it again, let's go. Kontynuujemy. So, nie pamiętam, na czym stanęło. A, tutaj, tak, ja przed chwilą dosłownie skończyłem nagrać poprzedni odcinek, więc ja już nie pamiętam. Tak, świetnie, jestem zajebisty. A bicycle is lovingly tucked into bed, okej, okay, czemu jest przywiązany rower do... Czemu jest przywiązany rower do łóżka? Explain? Wkurza mnie to, jak te schody są zbudowane. Ale idealnie podzieliłem filmy, zrobiłem taki epic save. Dobra, stanie to w każdym momencie mogę zrobić. Wystarczy, robale. A jako, że wy mogliście... czytować moje zagadki, ale w walce polegniecie niczym, nie wiem co, nie wiem, w sensie on mówi innym językiem, dobra, przygotujcie się na walkę z, o, przygotujcie się na walkę z tym, cokolwiek to jest, ale to już jest przeciwnik, którego wcześniej widzieliśmy. Jego korona wygląda inaczej, wygląda dokładnie tak samo. Tak, z moją kontrolną koroną musi... mogę kontrolować każdą okrągłą formę życia. O nie. Wygląda jakby był w bólu. Wygląda cały czas tak samo. Tak. Kontrolna korona jest bolesna, ale jestem pewien tego, że ta kreatura poczuje ulgę, kiedy zobaczy, jak w dużym bólu wy będziecie. Dobra. Suzy, czy chcesz użyć tego akt całego? Jaki jest twój pomysł? Cóż, jakby to powiedzieć? Ja tak jakby chyba... potrzebujecie do tego? To spoko, pomogę. Chcesz to przeprosić za wcześniej, prawda? Nie, po prostu potrzebuję się, żebyś stał w miejscu i nic nie robił. Chris, musimy ściągnąć te korony z jego głowy. A ja muszę zrobić screena, bo to jest zbyt piękne. Mogę zrobić screena całego, tak? To jest bardzo antyklimatyczne, ja wiem, ale zamknijcie ja wiem, co robię. Dobra? Pomóż mi rzucić Ralezeja w jego stronę. Lmao! Okej. O nie. Korona troszeczkę się obluzowała. Ten pomysł był ciekawy. W sensie, to jest bardzo dobra forma robienia akt. Korona bardzo się obluzowała, czyli musimy trafiać w koronę, okej. Ten uśmiech. Dobra, załatwiony. Wygrałeś 5 Dark. Dark S? Co to było? Nie wiem. Genialne. Wiedziałem, że uda wam się to zrobić. Jesteście największymi bohaterami. To było
To był przyjazny test waszych zdolności, ale wygraliście i teraz nic nie przeszkodzi wam i nie zablokuje waszej drogi. Ja sam osobiście nie mógłbym być less of an abstraction. Abstraction. Przeszkodą. Nie mógłbym być lepszą przeszkodą, co? Ale niech szczęście wam sprzyja, bohaterzy. Okej. Tron! To tron wygląda na to, że został zniszczony. Bogactwa świecą. No to spoko. Ej, to wygląda bardzo, like, to jest, to wszystko ma idealny layout tego, co było w Undertale'u. Tutaj był ten tron. Jak on się nazywał? Nie Azriel. Jak on się nazywał? Asgora. Był tron Asgora. Tutaj gdzieś był chyba tron Toriel. Też się szło do góry i szło się potem w prawo do tej bariery. Czemu to wszystko wygląda tak podobnie? Nie identycznie, ale podobnie. Ma takie... Patrzcie, tu jest Lancer. O, jest dziwny, ciemny, mroczny i jest coś na styl bariery. Znowu. W sensie, układ jest podobny. Ojcze? Lancer, mój synu. Czy... Dispatched? Co to znaczy? Mniej więcej znam, więc to znaczy, ale nie jestem pewien. Wysyłka? Na pewno o to chodzi. Ekspedycja, posłanie, odprawa, banicja. Okej, dobra, po prostu. Czy odprawiłeś już Lightnersów, tak jak ci poleciłem? Nie do końca, ale udało mi się zrobić coś nawet lepszego. Tak się składa, że tak naprawdę nie musimy z nimi walczyć. Powiedzieli, że mogą po prostu z tobą pogadać i... Oni jeszcze żyją? Tak, i chyba ich polubisz, nawet dość bardzo. Suzy jest bardzo fioletowa i bardzo silna. Gdzie oni teraz są? Cześć. Miło cię poznać. Lancer, Lancer. Synu mój. Ojcze? Czy pamiętasz, co ci powiedziałem? Ale będzie wpierdol! Nie przywiązuj się za bardzo? Zawiodłeś. Nie, sorry, źle! Złe tłumaczenie! Cofnij! Zjebałeś. Zatruli cię czymś. Zatruli cię twoją sentymentalnością. Uwolnij się, Lancer. Oni mają cię w dupie. Ich jedynym celem jest... Nie chcę już mówić tym głosem, mam dość, nadwyrażam swoje gardło. Ich jedynym celem jest zniszczyć naszą piękną fontannę. They are scum. Easy, we're 100% legit, no scum, no scum. Nie, tato, oni tacy nie są. Sorry. Czy coś ty powiedział? Dobra, okej, starczy tego, byliśmy cicho, teraz interweniujemy. Puść go. Chcesz sprawić, żebym ja opuścił? A co powiesz na to? Zrzucę go z krawędzi i będziemy patrzeć, jak rozpada się na małe cząstki. Chyba, że wszyscy pokłonicie się i nauczycie się, gdzie jest wasze miejsce. Więc jak będzie, ziomy? Nie słuchaj go, Suzy, on... Okej, więc teraz patrz, Lancer.
Widzisz, co się dzieje, kiedy zaprzyjaźniasz się z Lightnersami? Codo! Zdrajca, wracaj tutaj! Okej, to teraz starczy. Za kogo ty się kurwa uważasz? Ech... Dla moich ludzi jestem bohaterem. Dla ciebie? Jezu, myślałem, że to jego penis. Ja pierdolę. Ja mam zjebany mózg, ja jestem absolutnie... Co? Przepraszam, ale kto wyciąga sobie coś z okolic brzucha, z bardzo blisko krocza, trzyma to w ten sposób, z takim czubkiem dziwnym i jeszcze trzyma go to w takiej... Like... Okej, okay, przesadzi. Dobra, dobra. Okej, okay, ja jestem tym złym. Nie rób tak, nigdy... Przestań. Nie ruszaj się. Puść go. Potem rób swoje. Król zablokował drogę. Rozmawiaj. Niech Suzy porozmawia. Okej, Suzy próbowała porozmawiać z królem. Okej, słuchaj. Lancer jest moim przyjacielem, więc jeżeli uda nam się to ogarnąć bez okaleczania cię, więc... Jeżeli polegnę, niech tak będzie. Pokaż mojemu synowi potwora, którym naprawdę jesteś. O, chcesz zobaczyć, co potrafię zrobić? Więc wola Suzy się zmienia. Tok zmienia się na Red Buster. Jak śmieci tu przychodzić? Szybko. Ale nie rozumiem twojego problemu z nami, typie. Red Buster, dobra. Spróbujmy. Defend. Rodzaj próbował rozmawiać z królem. Więc możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale w tym świecie nie musisz walczyć. Wiem, że jeżeli spróbujemy, możemy wszyscy znaleźć inną drogę. Okej, okay, czyli mamy proste umysły, tak dalej. Shame on you. Szkoda, że nie będziecie żyć w swojej małym zakątku świata i swojej naiwności. Dobra. Teraz gnijcie. Wybacz, ja i moi przyjaciele nigdzie się nie wybieramy. Tok became dual heel. Zostawiliście nas w cieniu. Bez żadnego znaczenia. Tok? Próbowałeś porozmawiać z królem. Zamilknij. Twoja egzystencja jest na twoją niekorzyść. By the knight's will, I shall shatter your heart to pieces. Zaraz, kto ci każe roztrzaskać moje serce na szczątki? Okej, czyli rozmowa teraz stała się odwagą? Śmiecie wracać, aby nas znowu, żebyśmy znowu cierpieli? Co, ale nie rozumiem. To było easy, nikt nie dostaje. Red Buster. Suzy Magic Root Buster. A co robi Courage? Czekajcie, czy ja mam z nim faktycznie walczyć? Defense Boost. Red Buster. Pacify?
Okej. Okej, wróg był zmęczony. Be gone, fots! Dobra, okej. Więc generalnie wszystko jest easy. Musimy go podbić wystarczająco mocno. Glowshard leczy czerci chyba Dark Candy. Dobra, Dark Candy Rolzejowi. Magic Rootbuster, nie wiem, nie mam nic, co? Muszę go trzaskać chociaż, bo on chyba wtedy się osłabi. Albo go zabije znowu tak jak Toriel, he! Magic Pacify też to nic nie da, więc też atakuj. Oh fuck. Oh shit! No nie chcę na to rozrobić, ale nie mogę. Czemu nie mogę użyć tych zdolności? Like. Dlaczego? Dwa garbi defense boost, nie wiem. Act, nie. Item. Dark Burger leczy 70. Nie, za dużo. Read out of battle manual, dobra. A mogę tego użyć? Czekajcie. Aha, to się nie zdarzy, dobra. Czyli manual jest... Poradnik jest sposobem na wyjście z walki. Okej, okay, to jest kreatywne. To mu przyznam. Akt... Red Buster jest znowu dostępny. Item. Leczy wszystkich po 30 HP. Dobra. Ojol! Stop! Za szybko. Myślałem, że to będzie wolniej, tak jak przedtem. Nie mogę znowu Red Buster użyć, czyli trzeba klepać normalnie. Klepiemy go po prostu. Widzicie teraz nasz nowy cel? Nie, nie widzę do końca. Fuck. Red Buster dalej nie działa. Fight. Fight. A ona może użyć? Nie. A bo zbieramy to TP całe na te skille, prawda? Wkrótce ten świat będzie pochłonięty ciemnością. Dobra, okej. Okay. Ktoś jest ciemny, ale umysłowo. Akt. Nie, jeszcze nie. Double heal? No, not yet. O, komuś siadło! Red Buster jeszcze raz, fight. Ty razy nawet nie lecz, ciśniemy go. Dobra, wystarczy gadki. Padliście przed łańcuchem sprawiedliwości. To brzmi jak ostry king. Koleś. Oh shit! Troszkę mi się dostało. M-Act. Courage, nie do końca. Item. Dark Burger leczy 70. To damy Suzy. Item. Glow Shard. Nie wiem, co to jest. Dark Burger leczy 70, okej. Okay. Glow Shard nic nie zrobił. O, to maksuje, dobra. Jesteście dość mocni.
To fajnie, w sensie o to, tak trochę o to chodziło. Fuck man, fuck. A, dual heal. Magic, magic, no magic, no magic, no, 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 no. A, chciałem zaatakować. Albo coś istotnego pomijam, albo nie wiem. Akt. Red Buster dalej nie działa. A. Dobra, trzaskamy go. Och, fuck man. Akt, rejestr Red Buster. Ciśniemy. 424 dostał skuban, 120, co? Mój rycerzu, nie zawiodę cię. Jaki kurwa rycerzu, Jesus. Już? Skończyłeś? Okej, okay, starczy. Rozumiem, nie mogę was pokonać. Zmęczyłem się długą walką. That's a nice cape you had there. Haha, head! Czas przeszły. Lightners, prawdopodobnie byłem zbyt okrutny. Prawda jest taka, że zawsze, nie zawsze żyłem w taki sposób. Kiedyś były czasy, kiedy jaśni i ciemni żyli w harmonii. I czasy, kiedy ciemni potrafili wypełnić swój cel w pokoju. Byłoby kłamstwo, gdybym powiedział, że ja także... To not yearn for these days, nie wiem o co chodzi, ale... Prawdopodobnie wy młodzi macie rację? Okej, okay, proszę, odrzućmy swoje bronie. Musi być jakieś pokojowe rozwiązanie tego wszystkiego. Teraz! Suzy? Okej. Cieszę się, że zacząłeś sobie zdawać z tego sprawę, panie królu. Nikt z nas nigdy nie chciał walczyć. I... prawie, lol. Jeżeli powiesz nam, co cię martwi, myślę, że możemy ci pomóc. Dobrze, przyjaciele. To brzmi miło. Kaszl, przepraszam, ale nie przywykłem do walk w tym stylu. Moje ciało staje się słabe. Okej, okay, już nie mów nic więcej, dobra. On go uleczy, prawda? Powinieneś czuć się lepiej. Jak się czujesz? Okej. Okay. Nigdy nie czułem się lepiej. To był dobry plot twist, którego się nie spodziewałem. To było dobre, okej? Okay? To było naprawdę dobre, teraz... Nic nie widzieliście. Ty! Szmato! Nieważne, musiałem. Czy pozwoliłem wam wstawać? O, darujcie sobie już heroizm. No, stary. A, to ty po mnie idziesz. Ale dlaczego? Jesteś przywódcą, nieprawdaż? Więc jaki jest twój plan? Śmiać się podczas kiedy wrzucasz nas w otchłań ciemności czy coś takiego? Nie wiem. Nawet nie potrafisz powiedzieć? Pozwól, że zdradzę ci sekret. Ci ludzie mnie wkurwiają. Ty mnie też. Hej!
To jest, przepraszam bardzo, ale to jest moment, w którym ja robię dużo screenów, wiem, ale one są złote, dobra? Dobra. Dobra, weź, odsuń się od mojego przyjaciela. Hech. Albo co? Pewnie zdajesz sobie sprawę, jak wykończony jestem. Każde uderzenie od ciebie zabiłoby mnie. Czemu by tego nie zrobić? Zabij mnie i pokaż mojemu synowi naprawdę, jak bardzo ci zależy. Nie! Więc jaki jest twój plan? Żeby zagadać mi na śmierć? Naprawdę sądzisz, że jest jakikolwiek sposób, żeby przekonać mnie, żeby cię nie zabić? Po prostu poczekaj sekundkę. Poczekaj na co? Co? Czemu jestem nagle taki śpiący? You sweet little pumpkin, ale co? Czy to nie było jakieś zaklęcie usypiające? My tak usypialiśmy Suzy chyba. What? Wszystko w porządku? To było bliskie. Jestem zdziwiony, że pamiętałaś moje zaklęcie Pacify, no właśnie. Bo był zmęczony, można było go oszczędzić. Oh my god, nie wpadłem na to, co? Czy razy nie pomyślałem? Okej, daj spokój. Nigdy nie zapomnę tego, z czego się śmiałam z ciebie, czy coś. Wybaczcie, przez to, że wyleczyłem króla prawie... Miałaś rację, ja byłem zbyt naiwny, myśląc, że możemy być tacy dobrzy dla wszystkich. Bycie miłym nie zawsze wygrywa. To jest skomplikowane. Czasami są ludzie, z którymi po prostu trzeba walczyć. Ale jeżeli nigdy nie opuszczasz swojej gardy wtedy, możesz skrzywdzić kogoś, na kim ci zależy. O, wszystkim jest okej. No, elo. Sorry, stukam twojego tatę. Spoko, zdarza się. O, i nawet... nawet wygląda, jakby miał miłą... Jak to się nazywa? Drzemkę. A co to za odgłos? O, ja właściwie... Przyszedłem was ostrzec i poinformować, że walczycie z moim tatą, ale zamiast wam aktywnie pomagać, wszyscy złapali freakout, wszyscy się przestraszyli i teraz wygląda na to, że wpijają szturmowo do pokoju tronowego, do sali tronowej. Okej, to chyba nie jest najlepsze wyjście. Wygląda na to, że musimy się pospieszyć i zapieprzać do fontanny. No dobra, no to nie ma czasu na pożegnania, co? Tak, dokładnie, nie ma pożegnań. Jesteśmy tymi złymi, więc... A my tylko... Nie, to się nie dzieje, nie. Nie, to było ta... O nie, to było... Goodbye, bad bye, nieważne. Nauczyłeś się sporo, co? No, tylko od najlepszych i od najgorszych. Lmao, ten dźwięk śmiechu, co to? Co to chuja? What the fuck? Okej, więc ja powstrzymam drzwi. Dobra, do zobaczenia później. Czyżby? Skoro to jest pożegnanie, to... Suzy, Chris? Jeżeli musimy się pożegnać, więc to... Chciałem powiedzieć, ja naprawdę miło by było mi spotkać waszą dwójkę.
A czy mógłbyś przestać gapić się w swój kapelusz na chwilę? Ledwo cię słyszymy, stary. Okej, sorry. Chris, Suzy, ja... Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze raz spotkamy. Następnym razem... Zrobię wam mnóstwo ciasteczek, okej? Okay? Najlepsza kwestia w tej grze. Najlepsza. Jasne, spoko, stary, ha? Idziemy, Chris. Jasne, spoko! Idziemy stąd. Uciekamy! Czyli to jest jednak Azriel, czy mi się wydaje? Nie wiem. Ja przepraszam. Musiałem. Więc to jest ta fontanna. Nie wiem jak, ale... Wygląda na to, jakbyśmy się natknęli na coś naprawdę ważnego. Nieprawda? Nieprawdaż? Postacie powinny przyjść po środku. Po prawej jest miejsce na trzecią postać. Ktoś tu jeszcze przyjdzie. Tak, coś czuję. Spoiler alert. I guess. Cóż, nie ma czasu, aby o tym myśleć teraz. Teraz? Teraz czas iść do domu. Prawda, Chris? Podczas gdy stałeś na wprost fontanny, poczułeś coś dziwnego. Tak jakby... twoja dusza świeciła. Okej. Co się stało? Nic nie widzę. Szafka. Hej, uważaj! Co? Nieużywana klasa? Jak my się tu dostaliśmy? Chris, co się właśnie stało? To nie był sen czy coś, prawda? Tak czy inaczej... Po prostu powiedzmy Alfys, że nie mogliśmy znaleźć żadnej kredy. Łoki-doki! Słońce już wstało. A nie, słońce zachodzi, wszyscy musieli już pójść do domu. Alfys będzie miała za swoje, następnym razem nie będzie nas pytać. O pójście po kredę. Chyba powinniśmy iść. Do zobaczenia później, I guess. Chris? Wróćmy tam jutro, okej? What? Dziwne. Oh man. Jezu, to wygląda jak... No, wszędzie widzę penisa, przestań, Elek! Teacher food. Mrs. Toriel is written in cursive on a trace board. Wygląda to, jakby nie było ścierane od dawna. Chris? Cokolwiek tam robiłeś? Siedziałam w samochodzie, czekając na ciebie po szkole przez pół godziny. Wydzwaniałam, ale nigdy nie odbierałeś. Sprawiłaś, że się martwiłem. Martwiłam, to jest matka. Oh, fuck, man. Chyba będę musiała cię ukarać. Co?
A, on umie mówić. Fajnie. Co, przyjaciółkę? Spędzałeś czas z przyjaciółką? Okej, to tym razem zrobię wyjątek. Możesz kontynuować swoje przygody trochę dłużej. Ale kiedy wrócisz do domu, będziesz kładł się spać wcześniej. Do zobaczenia wkrótce. Nie sądziłem, że tu wrócimy, ale nie wiem czemu. Biblioteka, oh man. Chris, what's up, man? Kathy pracuje, więc zaczynam nasz projekt. Już skopiowałem kilka zdjęć. To samo zdjęcie piłki nożnej 73 razy. Gotta go to colleague. Co ten stabi? Hard. Nie, czyta komiks pełen gorących kolesi demonów. Uwielbiam czytać książki, specjalnie te książki na górze. Naprawdę powinieneś je przeczytać. O lol, przetrwałeś Suzy, już się martwiłem. A teraz... możesz w końcu spłacić... nasz... family debt? Okej, nieważne. W Computer Lab siedzi czyjś pies, pracując przy komputerze. Wygląda, jakby tworzył grę. Nie przeszkadzaj mu. Kiedy gra będzie skończona, będziesz mógł wejść. Musisz zaufać psu. Annoying dog, prawda? Stop! Stop! Stop, czy to jest ta osoba, o której myślę? W sensie, że jak ona się nazywała? Undyne, mylę imiona. Hej, punk, to mówi samo za siebie. Zjeżdżaj z ulicy, blokujesz przejazd. O, jesteś dzieciakiem Asgora. Wybacz, jestem troszeczkę zapracowana. Ta praca jest tak nudna, nic się nie dzieje w tym mieście. Tylko coś mogło się tutaj w końcu zdarzyć ciekawego. Masz coś do zreportowania? Darkwood. O, chcesz mi pomóc? Jasne, mały. Znaleźć kogoś, aby próbował bank. Co? Znaczy, mamy w ogóle bank? Znaleźć kogoś, żeby wybudował bank. Jak ja mam minąć tę niebieską panią? Utknąłem. Chyba powinienem po prostu uciec. Szpital da fuk. Jesteś tutaj znów, żeby zagrać na pianinie? Pacjenci nie będą słyszeli tego dobrze stąd, ale ja... mi się osobiście podoba. Mogę zagrać? On nie ma w większości dobrych przycisków, zagraj. Okej, myślę, że będzie jakaś melodia znana. Znajoma. Przepraszam, kiedy spojrzałem na twoją matkę. Podszedłem i powiedziałem mi, że jest gorącym kawałkiem roboty. Tak, trzasnęła mnie tak mocno, że zemdlałem. Dobra, ten odgłos mnie złapał, dobra? Okej? Okej, to ci nie pomaga w ogóle. Okej. A jak Dragon Blazers 3, czy już to pokonałaś? Brzmi jak... Dragon Blazers? Z czymś mi się kojarzy. Ja wciąż jestem w... lodowym pałacu. Byłam troszeczkę... troszeczkę czekałam, aby skończyć to z tobą, tato. Może nie powinnaś była czekać.
powinnaś tutaj przynieść. Jestem znudzony w cholerę. Spoko, wygrałeś, przyniosę następnym razem. O, robi się późno. Chyba lepiej pójdę zrobić pracę domową. Znowu ten ptasi koleś, jego było imię? Nerdly? Nie, Birdly. Nie jest taki zły tato. Skopię mu dupę. Ja nawet nie powinienem wstawać. To przynieś go tutaj przez okno. Co, czymś w niego rzucę. Papa tato? Papa? Okej. Okay. Hello, sorry, że zostałem ci ścieżkę. O, cześć Chris. Kilka róż w szklanym kontenerze. Jest... Miło mi, że twój tata kupił mi kwiaty, ale róże? Czym jest ten koleś? Piękna i bestia? To nie zadziała. Obydwoje jesteśmy bestiami. Ale mało! Przepraszam, nie warto... Nie należy się tak śmiać z chorych. Ej! Nie powiem nic jego twarzy. Ten koleś też jest śmieszny. Policja, to było całe miasto do zwiedzania. To jest koniec gry, czy... Spykałeś na stację policji. Ktoś podchodzi do okna. I zamknęli zasłony, okej. Czyli... Zaraz, a mogę wszędzie tu przejść? W bibliotece. Ze szkoły przyszedłem, tutaj nic nie będzie, okej. Town Hall. Lol. Charyzma nowego majora jest zerowa. Nie, nawet negatywna. Ale pracuje bardzo ciężko. Polityka. No nie wiem. Dobra, nieważne. Ale po co miałbym gadać z... Major, jak to się tłumaczy na polski? Co za miała niespodzianka widzieć ci tutaj, Chris? I jeszcze w dzień szkolny? Musi być jakiś powód, że tutaj przyszedłeś o tej porze, prawda? Ja, ojciec Alvin... implore you. Jeżeli masz cokolwiek ciężkiego na swoim umyśle, proszę mów. Fruit juice. Chcesz owocowego soku? Powinieneś nam się jakoś przysłużyć. Nasz chór brzmi troszeczkę słabiej od kiedy twój brat odszedł. Byłoby pięknie, gdybyś śpiewał z nami. Zamiast po prostu próbować pić sok. Okej. To jest cmentarz. Shira, a karaoke microphone for a brave singer, co? Big bone for the leader of the pack, co? Crystal, a snowy gemstone proud of mother. Historic, autor, nauczyciel. Okej, to co to jest za reszta, co? Przez całą moją karierę niektóre z najlepszych snów przeszły, pochodziły ze snów. Odpocznij tu, jeżeli... Odpocznij tutaj, jeżeli ktokolwiek zapyta... To piszesz, co? Nie do końca rozumiem, ale... Tak, wiecie, to jest jak wyciągnięcie z zupełnie innego świata i przejście nagle do tego. Okej, tutaj mam iść, tam nie odwiedziłem jeszcze wszystkiego. To jest przejście z osobnego innego świata do tego nagle. I ja nie do końca wiem, co się dzieje. O god, tu jest tyle do zwiedzenia. Z Ice East Pizzeria. Ej, rozpoznaję cię.
Elo, to ja? Chcesz pogadać chwilę zanim stracę swój umysł? Wiesz, kiedy Azriel wraca do domu? Pewnie tego pewnie nie widać, ale strasznie za nim tęsknię. Dobra, zaraz, zaraz, stop, nie rozumiem. Skoro Razy jest koziasty, po co było widać i... Myślałem przez ułamek sekundy, że to może być Azriel, skoro nazywa się Ralsei. Czy Kris by go nie poznał wtedy? Czy on nie poznałby Krisa? Nie rozumiem. To już nie wiem, kim on jest, nie wiem, kto jest kim. Gadanie o dziewczynach i stwierdza, że Undyne kiedyś nawiązała z nim kontakt wzrokowy raz, kiedy wypisała mu mandat za przekraczanie prędkości. Diner, tutaj można wbić. Oh man, ilu tu jest ludzi? O, kiedyś przychodziliście tutaj całą rodziną, ale zdarzyły się rzeczy i przestaliście przychodzić. Zamawiałem ci gorącą czekoladę. Razem z bratem siadaliście przy stoliku w rogu, rysując dzikie rzeczy na oknie. Musisz naprawdę za nim tęsknić, prawda? Chris dostał gorącą czekoladę. Na koszt firmy. Miło, dziękuję, ale damn. Ile tego jest? Oh my god, czy ja naprawdę chcę to wszystko zwiedzać? I zaraz, to tu jest dom. Tu jest dom, do którego dążę, tak? Tu po drodze jest 1000 rzeczy. Jest dzikie pasztaki. Coś tutaj, nie? To jest całe miasto, dziko. Dobra. Ja jestem teraz strasznie zagubiony. Flower King, no fajnie. Dum-di-dum indeed. Klepałem twoje dupsko jakiś czas temu. Elo! Wybacz, zapomniałem, że nie lubisz takich przytulasów. Poczuj się jak u siebie w domu. Bierz cokolwiek, co potrzebujesz. Ej, podszedłem teraz już do kasy, co ja robię? Kolorowe kwiatki. Jak duszę w Undertale, Lmao. Zobacz zdjęcie. Not clickbait, zobacz wideo. Zdjęcie ślubne. Zanim pójdziesz, dla twojej matki, nasz sekret, dostałeś bukiet kwiatów.
Miłego dnia, Chris. Czy to jest... A, chciałeś po prostu z nim pogadać. Bardzo mi przykro. Ale chyba jestem nikim. Hopie, otwieraj, nawet mi... Otwieraj! Typiarzu. To jest Snapstablook, prawda? Co za cieć. Chris, jak dawno się nie widzieliśmy. Chcesz o czymś pogadać? Memories? Pamiętasz, kiedy chciałeś zadawać się z nami, z większymi dzieciakami? Miałem takie, no jasne, pójdźmy na burgery. I wtedy... Właściwie je zdobyłeś. I powiedziałem, żebyś poszedł zdobyć jeszcze frytki i... Ciastka. Były takie dobre, że zjadłem z sześć i wtedy... Nagle zachorowałem i musiałem iść do domu. Stary, więc... Jesteś zajęty? Lol. Wróćmy się tam na dół, bo tam na dole coś było, a ja idę coraz bardziej do góry i na górę mam iść, ale na dole coś jest. Kiedy muzyka przestaje grać, wiesz, że coś poważnego jest na rzeczy. Jest, to tyle. Po prostu jest zamknięte. Aha. No, zabawnie. Dobra, mniej więcej zwiedziłem całe miasto, co mi zajęło dużo za długo. Tu już byłem. Tam przy jednej bramie stała jeszcze ta, nie pamiętam jak ona się nazywa, za cholerę. Potrzebowałeś pomóc ze swoim bratem domową? Wiem, że ostatnio masz problemy, więc... Mam kilka rzeczy dla ciebie, ale teraz ich nie mam. Zapomniałem kluczy do domu znowu. Przybacz, Chris. Mogę ci później, jeżeli nie ma w tym nic złego. Do zobaczenia w szkole. Czy chciałeś o czymś pogadać? Suzy? Trochę się martwiłam, ale wszystko wyszło w porządku, tak? Mogę zapytać, jeżeli wszystko jest okej? Chciałem zapytać, jaka jest Suzy. Znaczy się, kto się nie zastanawia na jej temat. Ona z nikim nie gada, więc... Mogłeś mi coś o niej powiedzieć? Nie klikaj Z. Jak korci mnie, ale... Żałuję. Żałuję. A to nie jest kolejna sztuczka, tak? Jak wtedy, kiedy dałeś sobie ketchup na ręce i powiedziałeś, że to krew. Serio? Serio? Więc może powinnam spróbować z nią pogadać. Chyba nie sądzę. O nie, złapał mnie skurcz w stopie. Pomocy! Come on! Trzeba było na niej nie siedzieć, tępy idioto. A orgazm! Nie orgazm, to nie jest przyjemne. Fuck man! Nie siedź na swojej stopie, nigdy więcej. Przestań. Dobra. Ale jeżeli umrę, to zapłacisz za mój pogrzeb? Tak, okej, ale jeżeli jest fajna, to też mogę umrzeć. Co? Okej, dobra. Aha, okej. Your mom's van. Spisaj z powrotem. Dobrze się bawiłeś dzisiaj z przyjaciółką. Skończyłam piec ciasto, jeżeli pójdziesz do łóżka, będzie chłodne, kiedy wystygnie, kiedy wstaniesz. Ale nie jest go... Nie zjedz go całego tym razem, okej? Okay? O! Kwiaty dla twojej mamy, jak miło. To od niego, prawda? Czemu nie? Znajdę dla nich jakieś miejsce.
Chris, wszystko w porządku. Tak, mamo. Ja tu nic, to samo nie będzie nic nowego. A, bo tędy przyszedłem. Inkwiatelista. To jest mój pokój? Tak. To jest pokój brata, zakładam. Albo i nie. Jeżeli pójdziesz do łóżka, ten chapter się zakończy. Nic więcej mi zostało. Ale to tyle? To nie może być tyle. Coś teraz się jeszcze... Co? Jeżeli nawet to są chaptery... Shit is about to go down. Musi być jakiś cliffhanger. Are you okay, fam? Też bym czasem chciał tak zrobić. Ale co? Ale nie... Okej, fajnie. Wszyscy się tego spodziewaliśmy przez koszulkę i tak dalej. Wszyscy się tego spodziewaliśmy. Ale... Pytanie numer jeden i numer dwa i numer trzy zarazem. Why? O... Nie rozumiem sensu tego. Miał być jakiś cliffhanger, spodziewałem się tego, okej, fajnie. Zdarzyło się to. Ale po tym wszystkim, co się zdarzyło tam na dole i w ogóle wszędzie, czy to w tej dziwnej krainie. Czemu? Dlaczego? I don't get it. Nie rozumiem sensu tego. Cliffhanger na mnie nie zadziała w taki sposób, jeżeli nie rozumiem sensu czegoś, co się stało. I nie miało podstaw się stać. W sensie... What the fuck? O, gra mi się sama zamknęła. The fuck, man? Dobra, okej, tyle. Skończyłem Deltarune. Świetnie, fajnie. Czekamy na kolejny chapter, ale... To było dziwne zakończenie. Nic co... Przechodziłem cały chapter. Nic co przeszedłem przez cały chapter nie prowadziło do takiego zakończenia. Absolutnie nic. Jeżeli to by było coś, co było gdzieś hintowane, ale czego się nie spodziewałem i potem mam takie oh my god, mogłem to widzieć przez całą grę, bo były hinty, no to... Nie wiem, mam udawać zaskoczonego? Nie wiem, gra ma swoje śmieszne, fajne momenty. Najlepsze są w tej grze dialogi, powiedziałem. Najbardziej mi ciekawi, jakie ma to połączenie z Undertale'em, bo są, widać, rzeczy połączone. Jest ten anagram Deltarune i Undertale tak samo, nie? Azriel i Ralsei. O, jego brat wyjechał i nagle on schodzi gdzieś niżej i jest koleś o anagramie jego imienia, jego brata i też jest kozą. O, ciekawe, kto by się spodziewał. Nie rozumiem. W sensie interesuje mnie, jak to wszystko wpłynie, to, że sobie wyrwał serce i wsadził do klatki na kolejny chapter, ale nie rozumiem. I don't get it. To było według mnie dziwne. Dobra, tyle. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się next time w chapterze drugim. I w kolejnym czytaniu komentarzy, jak będziecie spawić Delta UB. Nieważne, dobra, okay, trzymajcie się. Na razie, pa.